Jak mówić dziecku, że jest adoptowane? To niedawna jeszcze był powszechny dylemat, czy mówić dziecku, że jest adoptowany. Nawet do tej pory zdarzają się pytania, ludzie się zastanawiają, pytają do osoby np. matki czy ojca adopcyjnego, a powiedzieliście mu, tak, i zamierzacie mu powiedzieć, powszechnie w społeczeństwie nie jest ta sprawa jakby oczywista, tak? Ośrodki adopcyjne od wielu lat szkolą kandydatów na rodziców adopcyjnych. Tam zawsze jest takim zalecana jawność. Od niedawna ośrodki adopcyjne i psychologowie, którzy w tym obszarze doradzają, doradzają, żeby mówić jak najwcześniej. Czyli jeżeli rodzice adoptują dziecko. No najwcześniej adoptować dziecko można sześciotygodniowe, ale już powiedzmy może być kontakt wcześniej, okres preadopcyjny jest, więc mówić wręcz niemowlakowi to, bo on powiedzmy nie rozumie słów, natomiast matka się oswaja samej sobie, to jakby mówi, a dziecko w sposób naturalny te emocje też chłonie i jest to najprostszy i naj, taki najbardziej gładki sposób mówienia, dotyczy, dotyczy, dotyczy tylko kiedy, czyli jak najwcześniej, od początku, od samego początku. I w, bardzo dużo jest takich okazji codziennych, kiedy można później starszemu już dwulatkowi, trzylatkowi wspomnieć o tym, przede wszystkim wtedy, kiedy on... Pyta, tak? kiedy pyta, czy byłem w swoim brzuszku, czy ktoś tam w rodzinie jest w ciąży, rodzi się dziecko. W naturalny sposób te rozmowy się toczą. Więc jeżeli no ja słyszę czasami od rodziców adopcyjnych, że dziecko ma 5, 6, 7, 8 lat jeszcze nie wie jeszcze mu nie powiedzieliśmy no właściwie nie pytało nie było okazji to jest pewien sygnał że jest opór tak rodzice mają obawy i odwlekają ten moment i utrudniają tym samym sobie przekazanie tej informacji czyli kiedy mówić jak najwcześniej jak w sposób naturalny przy każdej okazji, tak jak z każdym innym tematem. Tak? I teraz jeszcze jak, jak mówić. Ważne jakiego używamy języka, tak? to jest na pewno kwestia też szkoleń i przygotowania się do tej roli, czyli nie mówimy byłeś w brzuszku innej pani. Tylko mówimy, byłeś w brzuszku innej mamy, dlatego że każdego człowieka rodzi mama. Nikt nie chce być urodzony przez jakąś panią, tylko każdy chce mieć matkę i każdy tę matkę ma. Nie mówimy, zostałeś porzucony, tak? Bo tego nie wiemy, co to znaczy porzucić. Dziecko na pewno zostało opuszczone w jakiś sposób. Nie wiemy nawet dokładnie, jak to było, czy matka nie mogła. Jeżeli rodzice na przykład umierają, też opuszczają dziecko. Więc słowa porzucenie. Od, oddany, oddany, zostałeś, tak? Tego nie, nie mówimy i przede wszystkim tak nie, nie, nie myślmy w ten sposób. Nie myślmy też, żeśmy wzięli dziecko albo dostali dziecko. Język jest bardzo ważny. Może to być spotkanie, tak? Kiedy, kiedy znalazłeś się w naszej rodzinie. Jeszcze taka ważna rzecz jest, że... Nie wystarczy jedna informacja, tak? Na przykład jeżeli dziecko powiedzmy, dowie się w jakiś sposób jednak nie tak miękko, naturalnie od samego początku, jak jest od samego tam, załóżmy, okresu niemowlęcego, tylko przekażemy tę informację w jakiś sposób bardziej taki ustrukturyzowany. Dziecko dowie się i później może nie wracać do tego tematu. Jest to w pewien sposób pozorne, dlatego że to nie jest informacja, którą można przekazać jak, jakieś z dziedziny nauk ścisłych raz i koniec. Jeżeli dziecko w żaden sposób tego tematu nie dotyka, to można przypuszczać, że jest to, trochę, jest to temat tabu w rodzinie. Powiedzieliśmy, ale już później my unikamy tego tematu. Więc to, to jest temat najważniejszy dla naszego dziecka, jeden z najważniejszych w życiu tematów, tak? jego, jego rodziny biologicznej, jego przeszłości, jego przyczyn, dla których tak się potoczyła jego historia. Więc to, to jest temat, który w, jeżeli relacja między rodzicami adopcyjnymi a dzieckiem buduje się, pogłębia się, rozwija się, to ten temat będzie wracał i będzie obecny w życiu rodziny właściwie zawsze. Czyli mówmy, informujmy dziecko, mówmy o tym od samego początku, mówmy w sposób naturalny i niejednorazowo, tylko niech to będzie temat, jeden z tematów ważnych, obecny w sposób naturalny w naszym życiu.